Cześć wszystkim, z tej strony Artur. Witam Was serdecznie na streamie, po streamie, na kanale Buduj Historię. Dziś wyjątkowo Wiktor jest niestety chory, więc go nie będzie. Natomiast mamy gościa specjalnego, jest ze mną Marcel Wielichowski z kanału Marcel Wielichowski. To ja. Tak, to on. Słuchajcie, dziś pogadamy sobie o wielu fajnych tematach, które mamy dla Was, ale też pogadam trochę z Marcelem, odpowiemy wspólnie na Wasze pytania i myślę, że się będziemy dzisiaj dobrze bawić. Jak widzicie, troszkę się zmieniła perspektywa ustawiania kamery w moim studio. Na pewno na streamie oficjalnym było to ustawione lepiej. Tutaj te kolory jakieś są nie bardzo, ale to kwestia ustawienia mojego programu do transmisji. Będę na pewno nad tym pracował, dlatego że chciałbym, żeby w roku 2024 poziom tych transmisji był jeszcze lepszy, żeby technicznie to wyglądało po prostu lepiej. Chciałbym wprowadzić sporo nowości, takich, które będą sprawiały, że będzie się po prostu pracowało lepiej i będzie to po prostu lepiej wyglądało. W momencie, ja sobie tylko przestawię tutaj obraz z podglądem czatu. O, myślę, że tak będzie lepiej. Halo. O, coś. Dobrze, tak będzie lepiej po prostu. Więc teraz lepiej widzę Wasze pytania. No dobrze, moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania bezpośrednio do mnie lub bezpośrednio do Marcela, piszcie śmiało je na czacie. Pamiętajcie, że na kanale Buduj Historię również widzowie, którzy mówią w innych językach, mają okazję również zadać pytania w języku na przykład angielskim. Natomiast bardzo poważnie rozważam to, żeby wrócić do anglojęzycznych streamów w poniedziałki, dlatego że przybywa nam bardzo wielu widzów anglojęzycznych i pomimo, że pojawiły się w końcu napisy na transmisjach na żywo, to znaczy zwykle po jednym dniu, po 24 godzinach od transmisji pojawiają się na niej napisy. W związku z tym ci widzowie, którzy nie znają języka polskiego, mają okazję zobaczyć napisy w swoim języku, co nie zmienia faktu, że chyba warto pomyśleć o anglojęzycznych transmisjach po to, żeby anglojęzyczni widzowie również mieli coś dla siebie. Dobrze. Michał Angelo pisze, wyglądasz jakbyś z synem siedział. Tak, Marcel jest synem, natomiast nie jest moim synem, więc dokładnie. Żeby było wszystko jasne. Marcel, pomimo, że mieszkał w Polsce, niedawno przeprowadził się do Szwecji i tam też się uczy. Tam też Marcel ostatnio miał okazję zorganizować wystawę w swojej szkole, więc na pewno dzisiaj na ten temat pogadamy. Ale zanim pytania do gościa, pamiętajcie, że wy również możecie zadawać pytania na czacie. Mało tego, ja bardzo chciałbym pozdrowić patronów z serwisu Patronite, którzy wspierają mój kanał, czyli Maxa Szpurnoga, Adomasa Węskusa, Macieja Brika oraz dwóch anonimów, którzy również wspierają ten kanał. Pamiętajcie, jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, link do Patronite znajdziecie w opisie tego filmu. Bardzo do tego gorąco zachęcam, dlatego że w roku 2024 dla patronów z Patronite'a będę miał specjalne upominki i specjalne formy podziękowania za to wsparcie. Poniżej Marcelo, o tutaj, znajdziecie link do Tipli, jeżeli chcecie wesprzeć jakimiś drobnymi donatami mnie i Wiktora, to zachęcam do tego. Pomimo, że Wiktora dzisiaj nie ma, to oczywiście zgodnie z tradycją będę dzielił się z nim tymi donatami pół na pół. Więc jeżeli uważacie, że biedny, chory Wiktor zasługuje na wasze drobne wsparcie, jeżeli chcecie mu postawić
kole albo kofole w ten oto sposób, albo jakiś inny smakołyk, bo jak wiecie, Wiktorek jest głodozmorkiem, no to śmiało, nie krępujcie się. Możecie wysłać link do Tipli. Na koniec tylko gorąca prośba, nie wysyłajcie donate'ów przez YouTube'a, dlatego że te donate'y zwykle dochodzą do nas po 3 miesiącach, kiedy... No więc nie ma to specjalnie wielkiego sensu. No dobrze, ale mam dzisiaj dużo tematów, ale najpierw popatrzę na czat, czy tutaj coś się ciekawego wydarzyło. A może w sumie, to ja mogę w sumie tu patrzeć na czat i będzie ciekawiej. Znaczy będzie mi lepiej widzieć. Tak, czy będzie myśliwiec FA50 z biało-czerwoną szachownicą? Patryk, sam sobie odpowiedz na to pytanie, bo jeżeli zadajecie takie pytania, czy będzie jakiś model, odpowiedź jest tylko jedna, więc możecie się domyśleć, jaka to odpowiedź. Oczywiście, że jest to po prostu niewykluczone. Spidek pisze, Wiktor jakoś tak młodziej wygląda. To nie jest Wiktor. Tak, no nie, wydaje mi się, że jest tak, mimo wszystko jesteście troszkę nie bardzo podobni tak do siebie. Czy będą dodawane kalendarze do zestawów, które zostały zakupione przez internet? Krążą plotki, że tak. Krążą plotki, że pojawią się w sklepie internetowym kalendarze, które będą gratisem. Natomiast kiedy się to wydarzy, trudno mi powiedzieć, będziemy na pewno o tym informować. Spidek pyta, Arturze, co z moją paczuchą z nagrodą za wygrany konkurs? Można się jej spodziewać w przyszłym tygodniu lub jeszcze w tym? Tak, zdecydowanie tak. Bardzo wkrótce spodziewajcie się nagród konkursowych. Ja mam już je popakowane również z zaległymi nagrodami. Natomiast czekam na dostawę kalendarzy, która się opóźniła, a bardzo chciałem, żebyście w tej paczce z nagrodami znaleźli również kalendarze na rok 2024. Czy będzie dzisiaj konkurs? Będzie dzisiaj konkurs na pewno. To jest taka nowa świecka tradycja, że od teraz na każdej transmisji na żywo na kanale Buduj Historię jest konkurs, w którym są fajne nagrody do wygrania, głównie klockowe miksy. Jest smok. Pyta. Pytanie do Artura. Jakie jest wasze jako firmy stanowisko wobec firm kustomizujących klocki, a zwłaszcza figurki pewnej duńskiej marki? Mowa głównie o Brickmanii, Brick Veteran i tym podobne. No stary, no firma Kobi jakby nie może zabronić czegoś takiego. Nie dość, że nie może, to jeszcze nie chce. Naszym zdaniem konkurencja na rynku jest bardzo zdrowa. Jakby to stanowisko firmy Kobi pod tym względem jest bardzo oczywiste. No tutaj jest problem, tylko ja teraz się jakby wypowiadam na nieoficjalnym kanale, więc mogę pozwolić sobie na nieco więcej. Słuchajcie, no pamiętajcie, że coś takiego jak zdrowa konkurencja jest naprawdę zdrowe. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli chodzi o dostawy z Chin, no to oni działają na nieco innych zasadach. Tam jest dotowany eksport przez rząd, czyli tam po prostu rząd dopłaca tym, którzy wysyłają towar za granicę z Chin. Chiny działają na zupełnie innych zasadach, jeśli chodzi o podatki, o cło, więc oni po prostu mogą sobie pozwolić na to, żeby ich produkty były tańsze. Pamiętajcie, wspierajcie lokalnych sprzedawców, lokalnych producentów, wspierajcie lokalny rynek, bo później będziecie żałować. Stara indyjska zasada mówi to, że warto wspierać swoich. No dobrze, patrzę jeszcze na wasze pytania. Jesmok pisze, wiem, że macie pewną historię współpracy z Brickmanią, sety od Kobi widziałem m.in. w sklepie stacjonarnym Brickmanii. Tak, Brickmania jest normalnym partnerem biznesowym Kobi i kupuje od Kobi zestawy, które sprzedaje później w swoich sklepach, również w sklepie internetowym, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Jesmok pisze, rozmawiając z Danem, czyli z założycielem Brickmanii, dowiedziałem się też, że generalnie wasze stosunki są dość przyjazne, mimo że z zewnątrz nieraz wygląda jakby to dość konkretna konkurencja.
Znaczy, to jest tak, no oczywiście jest to konkurencja. O, poleciał donate od Mikiego 10 zł, kiedy Tygrys 1 do 35. Miki, bardzo, bardzo niewykluczone, że w roku 2024 doczekasz się takiego Tygrysa. Dzięki za donate'a. Połowa z tego, czyli 4,75 trafi do Wiktora. Wiktor, już możesz łapki zacierać. Właśnie jesteś zamożnym człowiekiem. Natomiast wracając do pytania jest Moka. Ta współpraca z Brickmanią jak najbardziej jest w porządku i oni robią naprawdę świetną robotę. Kobi też robi świetną robotę, więc tutaj jest bardziej kwestia po prostu co kto lubi. No ja osobiście jestem pod wrażeniem wielu ich modeli. Sam osobiście nie jestem fanem szarych Shermanów, natomiast no oni mają problem jakby z, no bo nie mają dostępu do takich rzeczywistych kolorów jak Kobi. Ksawery pisze, Artur, miałeś pokazać zdjęcie z Mikołajek, jak byłeś mały. Nie sądzę. No dobrze. Słuchajcie, bo tutaj dużo pytań. Wrócimy do tych pytań, natomiast mamy gościa specjalnego, czyli Marcela Wielichowskiego, więc mam zamiar zadać mu parę pytań, tak żeby podzielić się z wami trochę, po pierwsze jego opiniami, po drugie trochę go przedstawić, po trzecie trochę wypromować jego kanał, który niedawno wbił 1000 subskrypcji, a to naprawdę nie jest taka prosta sprawa, szczególnie w takich merytorycznych kanałach poświęconych historii czy klocką, więc to na pewno spory sukces. Natomiast to też ma być taka trochę zachęta dla was, żebyście sami też próbowali działać w internecie. No bo to po pierwsze dobra zabawa, a po drugie na pewno jest lepiej, jeśli przybywa takich materiałów. Marcel, w ogóle skąd twój pomysł na to, żeby zacząć działać w internecie? To od samego początku był pomysł, żeby to był kanał historyczny i o klockach, czy może jednak chciałeś być po prostu wielkim, popularnym youtuberem, tak jak Stu? Nie. Żarcik! Tak jak powiedzmy Unboxal na przykład. Czy to od samego początku myślałeś o tym, żeby to był kanał historyczny? Szczerze mówiąc nie. Na początku ta idea u mnie zrodziła się, powiedzmy, jak miałem 10 lat, jakieś 5-6 lat temu. I na początku myślałem o kanale gamingowym, jak większość osób w moim wieku. Ale z czasem, kiedy zacząłem się interesować Kobi, weszła też w kręg moich zainteresowań gra World of Tanks. I od tego właściwie zaczęła się moja szersza znajomość historii, od tego zaczęła się moja pasja z historią i jakoś tak z biegiem czasu poszło, że swój czas i swój kanał, że mój kanał zaczął, ojejku, zgubiłem się, że zacząłem nagrywać filmy historyczne. Okej, okay. A ja szczerze mówiąc nie pamiętam twoich pierwszych filmów, to były jakieś gameplaye, czy... A żebyś wiedział, że nikt nie pamięta moich starszych filmów, ponieważ są one niepubliczne, nie usunięte, ale nie są publiczne, ze względu na ich bardzo niski merytoryczny poziom, ale tak, są to głównie gameplaye. Okay. Takie nagrywane kartonem w piwnicy, wiesz jak jest. Wiem jak jest. Natomiast to trzeba przyznać, że... te ostatnie twoje materiały no są dużo lepszej jakości, też pod względem technicznym, ale też pod względem merytorycznym. Ja szczególnie jestem wielkim fanem twoich shortów, które są fajne, konkretne i takie bardzo, bardzo w porządku. Natomiast powiedz mi, czy jakoś masz plany dotyczące tego kanału, czy będziesz go jakoś rozwijał, czy... planujesz więcej publikacji, czy skończy się to tak jak na kanale z kanałem Wiktora, czyli historyczny Bełkot, na który w zasadzie już przestał wrzucać materiały, czy może tak jak z kanałem Kobi Forum Mikołaja Wójtowicza, którego nie pozdrawiam, który zarżnął w zasadzie mega fajny kanał z własnymi konstrukcjami, z dioramami. Jak to będzie u ciebie wyglądało? To będzie jednak dalej kanał historyczno-klockowy, czy bardziej klockowy, czy bardziej historyczny, czy może jakieś wielkie zmiany w tym roku planujesz? Szczerze mówiąc, wbicie 1000 subskrypcji dało mi ogromną motywację do działania
i cały czas chcę się rozwijać w wątku historyczno-klockowym. Chciałbym zachować mniej więcej taką proporcję 50 na 50, aby zainteresować właśnie fanów typowo klocków historycznych Kobi oraz fanów takiej typowej, poważnej historii. Więc bardzo nie chciałbym, aby coś złego stało się z moim kanałem i póki co czuję ten taki popęd do pracy, dlatego jestem pewien, że w najbliższym czasie nic złego się nie wydarzy i będę regularnie wrzucał filmy i mam dużo ciekawych pomysłów na rozwój w tym nowym 2024 roku. Ja przyznam szczerze, nie jestem fanem tego pomysłu ze zmianą nazwy twojego kanału. Historia według Wielusia była całkiem spoko, ale wydaje mi się, że Marcel Wielichowski, nazwa kanału, nie jest super. Pomimo, że to fajnie się nazywasz, to jest okej, ale nie myślałeś o tym, żeby to jednak stworzyć jakąś taką bardziej markę typu, no nie wiem, historyczny bełkot, który ma Wiktor Środecki. Bardzo oryginalna nazwa Wiktora, ale nie, ale fajna marka. Czy no, buduj historię, to też taka marka bardziej. Czy myślałeś o tej zmianie jakiejś? Szczerze mówiąc, nazwa twojego kanału oraz kanału Wiktora są bardzo oryginalne i chciałbym wpaść na taką nazwę, ale póki co mój kanał... Co, nie masz pomysłu? Dokładnie. Słuchajcie, to jest zadanie dla was. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, podrzućcie Marcelowi. Ja szczerze mówiąc, Marcelku, mam parę fajnych pomysłów, które mógłbym ci zaproponować, ale to po streamie, żeby nie powstały od razu te kanały, bo wydaje mi się, że i tutaj też taka uwaga dla was, jeżeli myślicie o własnych kanałach poświęconych historii, poświęconych Kobi, to myślę, że warto jednak zakładać takie nazwy, które są brzmią podobnie albo najlepiej tak samo w języku angielskim, w języku polskim. Tak jak przykładowo Kobi Forum Mikołaja Wójtowicza, moim zdaniem to jest świetna nazwa. Rozumiem. Ja do tej pory kierowałem się głównie tym, żeby mój kanał brandować typowo moim imieniem i nazwiskiem, co jest skierowane głównie do polskiej widowni, aby ludzie po prostu wiedzieli, kim jestem z automatu. Że jeżeli ktoś mnie kojarzy z YouTube'a i usłyszy moje imię i nazwisko, to od razu wie, że ja to ja. No nie wiem, czy to jest taki super pomysł, a powiedz mi, czy ty planujesz jednak dalej prowadzić ten kanał w języku polskim, czy może jednak zgodnie z moimi sugestiami pomyślisz o tym, żeby to był przynajmniej dwujęzyczny, czyli polsko-angielski kanał, a szczerze wydaje mi się, że teraz język angielski w Polsce też nawet jest na tyle popularny, tak wiele osób uczy się angielskiego w szkołach, że wydaje mi się, że anglojęzyczny kanał spokojnie by się przyjął. Aktualnie nagrywam tylko w języku polskim, ale jako, że przebywam w Szwecji, a tam poziom języka angielskiego jest naprawdę, naprawdę wysoki, to wydaje mi się, że to jest tylko kwestią czasu, aż nie przerzucę się na język angielski, ale zacznę tworzyć materiały mieszane. Niektóre filmy będą w języku polskim, a niektóre w angielskim, więc póki co nie myślę o tym zbyt konkretnie, ale jestem pewien, że to jest kwestia czasu. Może jeszcze w tym najbliższym 2024 roku. Jasne. A powiedz mi, no bo niedawno przeprowadziłeś się do Szwecji, niedawno zacząłeś uczyć się w szwedzkiej szkole, więc masz pewne porównanie mimo wszystko takie bardzo aktualne z edukacją w polskich szkołach. Jak to wygląda w Szwecji? Czy ten poziom edukacji jest rzeczywiście wyższy, niższy? Jak tam wygląda też wiedza o historii takiej ogólnej, czy o historii Europy? Bo mam nieodparte wrażenie, że w Polsce poziom nauczania jest naprawdę bardzo wysoki w stosunku do Europy, a wręcz całego świata. I my na przykład naszą wiedzę historyczną, na przykład o II wojnie światowej, mamy moim zdaniem mega obszerną w porównaniu do na przykład uczniów z zagranicy, którzy, mam nieodparte wrażenie, często nie mają bladego pojęcia o historii Polski, świata, o historii swoich krajów, no i wręcz no, kompletnie nie ogarniają. Tak, jeżeli chodzi, nie chcę się rozwodzić, czy polski system edukacji jest dobry czy zły, ale chciałbym się skupić tutaj głównie na historii w Szwecji, jak wygląda nauczanie tego przedmiotu i przede wszystkim teoria, którą znajdziemy w podręczniku, jest ułożona w mojej opinii dobrze. Dowiadujemy się
mniej więcej tego samego, co w podręcznikach historycznych w Polsce i naprawdę nie ma się do czego przyczepić, a to, jak to wygląda w praktyce, zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nauczyciela. Ty, bo w ogóle akcja jest taka, że naprawdę, nie wiem, czy macie... Czy ty i wy macie świadomość tego, że naprawdę masa ludzi w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko w Stanach, bo w całej Europie, myślała, że film Władca Pierścieni jest filmem historycznym. Ja nie żartuję. No, wiesz, bo rycerze. Jeżeli chodzi o poziom wiedzy w społeczeństwie, to szczerze mówiąc w Polsce zdecydowanie większość osób wie, jaka jest historia Polski i przynajmniej zna te najważniejsze daty i mniej więcej jest w stanie logicznie myśleć o historii. W Szwecji jest podobnie, ale musimy brać pod uwagę to, że tam jest bardzo dużo imigrantów, osób koloru skóry najróżniejszego i nie wszyscy ci ludzie, tak jak ja na przykład, ci ludzie przebywają tam od kilku miesięcy, od roku, od dwóch lat i nie do końca są zainteresowani i nie do końca pochłonęli tą wiedzę na temat szwedzkiej historii, więc tam ciężko jest o tym rozprawiać, ale szczerze mówiąc, wśród tych rodowitych, prawdziwych Szwedów myślę, że poziom wiedzy historycznej jest taki, jaki powinien być. Okej. Okay. No dobrze. Dobra, słuchajcie, wrócimy dalej za chwilę do pytań do Marcela, natomiast ja popatrzę na czat, czy coś ciekawego tam się dzieje. Toforek pyta, Artur, czy może w najbliższych 2-3 miesiącach doczekamy się nowości z Armed Forces, transportery, śmigłowce i tym podobne. Oczywiście stary, jest to tak oczywiste, że wręcz nie będę odpowiadał nawet na to pytanie. Spidek pyta, Arturze, czy myślisz, że w 2024 doczekamy się MG42 dla figurek? Nie jest to wykluczone. dobra. Punda pyta, jakie będą kraje w tych trzypakach? Cierpliwości. Tego dowiecie się pod koniec stycznia, bo przypomnę, że pod koniec stycznia są targi zabawek w Norymberce i w zasadzie na te targi przygotowywane są przez KOBI wszystkie nowości i tam będą te nowości ogłoszone. Ksawery pyta, Artur, jeżeli wygrałem konkursy jeszcze na kanale KOBI, to e-mail wysłać na twój adres czy na e-maila KOBI? Oczywiście wyślij na e-maila KOBI. Ja jutro powinienem zlecać wysyłkę paczek, więc powinny do was dojść pierwsze maile z potwierdzeniami, że paczki zostały nadane. No ja czekam po prostu na dostawę kalendarzy, bo chciałbym to po prostu za jednym zamachem wszystkim wysłać. Seko pyta, czy będą zestawy niemieckiej nacji w serii D-Day. Bardzo jest to stare, niewykluczone. Zaczekajcie cierpliwie na ogłoszenie zapowiedzi nowych zestawów. Karol Kamiński pyta, czy KOBI zmieniło ostatnio dostawcę ABS-u lub jego parametry, bo niemieccy youtuberzy narzekają na pogorszenie jakości Ferdynanda i to ci, którzy zwykle bardzo chwalili. Nie, nic takiego się nie wydarzyło, natomiast rzeczywiście doszły do nas wiadomości o tym, że w niektórych zestawach z Ferdynandem niektóre elementy gąsienic były wadliwe. Nie jest to jakiś... spektakularna ilość, natomiast rzeczywiście tam po prostu zdarzają się takie gąsienice, które się rozpinają, te szerokie gąsienice, co jest dosyć nietypowe, bo te gąsienice były wręcz niezniszczalne. Sprawdzamy temat, wydaje się, że to może być jednak wada produkcyjna po prostu jakiejś konkretnej partii gąsienic, bo raczej nie jest to po prostu, nie wiem, błąd w budowie, bo sam widziałem nagrania, że rzeczywiście tam się coś rozpinało. Wyjaśniamy to, sprawdzamy to. Pewnie wkrótce okaże się, co jest powodem. Ja nie mam Ferdynanda, nie kupowałem edycji limitowanej, więc nie budowałem jeszcze Ferdynanda, więc no ja nie mogę się na razie na ten temat wypowiedzieć. Dobrze, patrzę jeszcze na wasze pytania. Planonim pyta, czy będzie miks klocków KOBI w sklepie internetowym. Niewykluczone, że w przyszłości znowu powrócą miksy do sprzedaży. Póki co, jeżeli chcesz zgarnąć miks,
zapraszam do Kobe Hobby Center. Tam dostaniesz go w gratisie. Picasso pyta Marcela. Marcel, skoro mieszkasz w Szwecji, to czy opowiesz coś o imprezach rekonstrukcyjnych w tym kraju? Czy odbywają się, jeśli tak, to z jakim naciskiem, na jaki okres? Fajne pytanie. Tak, pytanie jest interesujące, ale ja mieszkam w miarę na północy Szwecji, gdzie nie ma zbyt wielu ludzi i nie ma tym bardziej fanów historii, bo starałem się rozejrzeć, znaleźć sobie jakieś fajne społeczeństwo, w którym mógłbym się odnaleźć i jest naprawdę ciężko. Wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc w Szwecji rekonstrukcja historyczna nie jest niczym bardzo popularnym i ciężko jest znaleźć ludzi w ogóle zainteresowanych historią, tak hobbystycznie, jak przykładowo fani Kobe. I tu się chyba nie zgodzę z tobą, bo mam nieodparte wrażenie, że w Szwecji coraz częściej odbywają się rekonstrukcje zdobywania Jerozolimy przez jeżeli tak arabskie jest. Wojska. Szachmat! Jeżeli tak jest, to raczej na południu. Ale się czerwony zrobiłeś, bombę. bo tam, gdzie ja mieszkam, to naprawdę ciężko o ludzi. Bo tam zimno troszkę, nie? Tak. To koniec świata już tak w zasadzie. Można tak powiedzieć, no. Z miasta do miasta to jak na Kołymie. Ile tam teraz stopni jest? Około minus 20. Ja pierdzielę! No. Taka Syberia trochę, nie? Można tak powiedzieć. Taki cieplejszy dzień na Syberii. Ładnie. Ale mieszkasz w normalnym takim domu, nie w jakimś iglo, tak? Ani nie, w chatce aż tak źle to nie jest. Z kupy renifera. Aż tak źle to nie jest. Okej, no nieźle. Nieźle. Ale co, jakieś psie zaprzęgi czasem widywałeś na ulicach? Tak, renifery też. Nie, no, serio? Nie. Nie, jest cywilizacja, nie, to nie jest tak zacofane miejsce jak Rosja. Aha, jest zimno, okay. Ale jest naprawdę życie na poziomie. No proszę, no dobrze. Patrzę jeszcze na czat i na wasze pytania. Max Szpurnut pisze, pozdrawiam Marcel w imieniu chłopaków z naszej grupy Wrzesień 1939. Dzięki Max za pozdrowienia. Dzięki. Karol Kamilski pisze, oj Artur, masz chyba wyobrażenie o poziomie historii z czasów własnej edukacji. Patrzę w książki moich dzieciaków i dobrze nie jest. No może masz rację, co nie zmienia faktu, że mimo wszystko jednak w Polsce wciąż mam nieodparte wrażenie, że jednak młodzież ma przynajmniej jakiekolwiek blade pojęcie o historii, bo śmiem twierdzić, że za granicą jest dużo, dużo, dużo gorzej pod tym względem. Punda pisze, Artur, czy zestawy z powstania warszawskiego będą przed 22 lutym? Stary, no weź, to za pytanie. Niewykluczone. Michał Domagała pisze, a co tam w rogu wisi? A co tam wisi w rogu? Za mną. No to ja nie wiem, co w rogu wisi. Jeżeli pytasz to jest hełmofon z Leoparda. Dobrze. Michał Angelo pyta, czy jest szansa na pojawienie się czołgów typu T-90, czy obecna sytuacja polityczna temu przeszkadza? Nie jest to wykluczone. Przecież niedawno pojawiły się czołgi T-72 w wydaniu sowieckim. Pojawiły się też w wydaniu polskim, czy ukraińskim, czy DDR, czy wschodnio-niemieckim, więc jeżeli chodzi o historyczne zestawy, nawet jeżeli to jest seria Armed Forces, nie jest to wyłączone, nie? Wykluczone, chciałem powiedzieć. Miłosz Zajączkowski pisze, pytanie do Marcela. Jak wygląda proces researchu podczas tworzenia filmów o tematyce historycznej? Skąd czerpiesz informacje? To jest dość rozbudowane pytanie, bo przede wszystkim staram się nie bazować na tanich artykułach z internetu, bo pomijając fakt, że to jest wątpliwe źródło informacji, to po prostu jest to bardzo nieprofesjonalne. Przykładowo jeden z moich ostatnich filmów, z których jestem niesamowicie dumny, na temat Antoniego Paluta, jest to postać wywodząca się z mojego miasta w Wielkopolsce. Cały scenariusz, który sobie do tego napisałem, bazowałem na książce, ale
w tworzeniu filmów historycznych bardzo ważna jest krytyka źródła. To znaczy nie ufać w 100% jednemu źródłu i warto sprawdzać informacje w różnych innych, przykładowo serwisach internetowych, bo akurat na temat tej postaci nie znalazłem dwóch książek, jedną posiadam. I wtedy warto poszperać w internecie, sprawdzić przykładowo 5 różnych artykułów i porównać, czy dana informacja, przykładowo na temat udziału mojej postaci w wojnie, zgadza się ze sobą. Więc przede wszystkim warto szukać wielu źródeł informacji. Okej, okay. Dobre, dobre. Bardzo dużo pytań tutaj. O, poleciał donate przed chwilą od Azbestu. Jak wyjdą zestawy z Monte Cassino, ja tylko czekam na Wojtka z klocków Kobi w zestawie przy Altlerii. Dzięki Azbest za... nie, to jest Azbestus. Azbestus wysłał donatecika. Dwa zyle. Dzięki Azbestus. Patrzę jeszcze na czat. Adonas pisze, dobry wieczór, szczęśliwego nowego roku. Wszystkim niestety dopiero teraz udało mi się dołączyć. Pozdrowienia, Adonas, dzięki za wspieranie w serwisie Patronite mojego kanału. Pozdrawiam cię serdecznie. Czy będzie więcej pojazdów pancernych i samolotów z bloku wschodniego? Tak, na to mogę odpowiedzieć konkretnie. Tak, będzie więcej. Patrzę jeszcze na... O! Historyczny Bełkot się pojawił, czyli nasz dzielny Wiktor Środecki. Wiktorku, pozdrawiamy cię serdecznie. Wiktor pisze, pozdrawiam z domowego zacisza. Wiktor, zdrowiej, bądź czerstwy i rumiany. Byku, właśnie ponad 5 zyli wpadło dla ciebie z donate'ów, także czuj się zamożny. Miłosz Zajączkowski tutaj ma pytanie do ciebie kolejne, Marcel. Szwecja podczas II wojny światowej zachowała neutralność, ale może film o szwedzkiej kampanii ochotniczej walczącej w ramach armii fińskiej przeciwko Związkowi Radzieckiemu? Ha! Jest to ciekawe zagadnienie, ponieważ ostatnio przy okazji tworzenia filmu na temat właśnie wojny fińsko-radzieckiej natknąłem się na artykuł o właśnie tej kampanii. I mam to zapisane na mojej karteczce z pomysłami. Niewykluczone, że w przeciągu najbliższych miesięcy taki film się pojawi, ale z pewnością mój plan jest ułożony zgodnie z innymi priorytetami. No to Szwecja na tej neutralności podczas II wojny światowej całkiem nieźle wyszła, nie? No, chociażby z handlu swoim żelazem. No z nazistowskimi Niemcami. Z takich dostępnych filmów na moim kanale na ten temat to przede wszystkim kilka shortów na temat Szwecji. I no, chyba... I jeszcze jest właśnie jeden bardzo ważny film, który niestety nie odbił się szerokim echem w internecie, a uważam, że zasłużył. Film na temat Raula Wallenberga, który uratował około 10 tysięcy węgierskich Żydów w czasie II wojny światowej. To jest naprawdę bardzo ciekawy temat i zachęcam do obejrzenia tego filmu na moim kanale. No dobrze. Wróćmy teraz do pytań do Marcela, znowu moich pytań do Marcela. Marcel, twoja ulubiona seria z Kobi to oczywiście Druga wojna, kolekcja historyczna. Natomiast do którą najczęściej skalę zbierasz? Na czym się skupiasz? Czy to są samoloty, czy czołgi, czy inne pojazdy? Jak to wygląda u ciebie? Ja kolekcjonuję Kobi od czasów, kiedy jeszcze skali nie było widać na pudełkach, ale teraz, kiedy już takie informacje mamy, to przede wszystkim jestem fanem skali 1-35, ponieważ jest to skala figurkowa. Ale zbieram również samoloty 1-32. Głównie moja kolekcja składa się z myśliwców. Więc tak, głównie skala 1-35. Okej. Okay. Tu widzę pytanie od Luisa. Luis asking, is Kobi catalog coming in April or May? You can find our new catalog on January, on the end of the January. So we are preparing it on Nürnberg Toy Fairs. So very, very soon you could find our new Kobi catalog on our website. Słuchajcie, Luis pyta o nowy katalog Kobi. Nowy katalog Kobi powinien się pojawić już na koniec stycznia.
na targi w Norymberdze. Michelangelo pisze, że 1 do 35 to nie skala figurkowa. Michelangelo, mylisz się, przyjacielu, to zdecydowanie skala figurkowa. Mało tego, figurki od Kobi idealnie pasują zarówno do skali 1 do 32, jak i 1 do 35, jak i 1 do 48. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że warto też warto zwrócić uwagę na to, że niektóre te mniejsze korpusy pasują do innej skali lepiej, tak samo nóżki. Natomiast ja całkiem niedawno wrzucałem na grupę dyskusyjną Kobi Fans takiego screena z prezentacją takiej tabelki w przeliczeniu do skali. Ludzie, jeżeli macie chociaż minimalne pojęcie o matematyce i o skali, to powinniście sami takie rzeczy sprawdzić. No naprawdę, to nie jest wyjątkowe wydarzenie i nie jest to wyjątkowe zadanie matematyczne, żeby 188 cm, czyli przykładowy wzrost mężczyzny, podzielić przez 1 do 35 i wtedy się okaże, jaki wzrost powinna mieć figurka. No, ludzie, no come on, błagam was. Michelangelo pisze, że figurką bliżej do 1 do 48. No nie masz racji, Bąblu, ponieważ figurką od Kobi jest idealnie do skali 1 do 32, 1 do 48, 1 do 35. To są trzy skale, do których idealnie pasują figurki od Kobi, w zależności oczywiście od tego, czy użyjemy dużego torsu, czy małego torsu, czy krótkich nóżek, czy długich nóżek. Więc come on. Dobrze. Panda pyta, czy wróci tankietka do sprzedaży. Nie, nie wróci tankietka do sprzedaży. Nigdy nie wróci tankietka do sprzedaży. Jestem tego absolutnie pewien. Dlatego, że słuchajcie, zestawy Kobi nie wracają do sprzedaży. My w Kobi w zasadzie one są, nie ma takiej sytuacji, że są zestawy później doprodukowane. Zdarzają się bardzo wyjątkowe takie sytuacje. Natomiast jeżeli już, to pojawi się nowa tankietka w nowej skali czy z nowymi klockami. Starej tankietki na pewno nie będziemy wydawać. Stara tankietka, stara tankietka ma skalę nie wiadomo jak. Tak, no teoretycznie to jest 1 do 28, ale to nie jest 1 do 28. No kiedyś te modele miały być po prostu do zabawy, no, no taka jest prawda. Teraz... No tak. Wiktor, pozdrawiamy cię. Wiktor tu pisze, cytuję, Almi ryjo spuchło. No, Wiktorek dzisiaj był krojony. Znowu mu naprawiali ząbki. Tak zwane zęby mądrości, więc Wiktor już nie będzie miał... patrz, co tu się dzieje, ale ty. No, biedny nasz Wiktorek spuchł. Wiktorek, ty jesteś głupi. Dobra, czy nie pozdrawiamy Wiktora. Co za gość. Wiktor, przestań tu. Słuchajcie, weźcie Wiktora, milicja. Zadzwoń do mamy Wiktora. Halo, mama Wiktora, czy może pani wziąć Wiktora do piwnicy? Wiktor, jesteś głupi. Bo on mi wysyła takie głupoty, no. Dobra. Co się tutaj dzieje ciekawego jeszcze na czacie? Luis Castillo asking, how many aircraft carriers are in the Kobi catalog? One or two? Sorry, I can't tell you. Sorry. Spidek pisze, Arturze, co tam się zadziało z Jagd Panterą? Widziałem krzyki na grupie na Facebooku, że nigdzie nie idzie jej dostać. Pytam z czystej ciekawości, ja swoją mam, skończył się nakład, czy co? No ale stary, no oczywiście, że tak. Wyczerpał się nakład, no. Ludzie, to nie jest tak, że Kobi wydaje jakiś zestaw i on będzie dostępny do końca świata i o jeden dzień dłużej. No nie. Ja zawsze od zarania dziejów mówiłem, jeżeli interesuje was jakiś zestaw, to go kupcie, bo wkrótce go nie będzie. No ale
Słuchajcie, zawsze standard jest taki. Ludzie sobie przypominają, że na przykład potrzebują mausa, w momencie, jak już mausa nie ma w sprzedaży. I nagle sobie wszyscy przypominają i później kupując jakieś kosmiczne pieniądze na przykład na Allegro. To jest moim zdaniem kosmiczną bzdurą. Ludzie, no weźcie, no naprawdę wyluzujcie. To nie jest tak, że wam, nie wiem, noga odpadnie, bo nie będziecie mieli mausa. No to miejcie, nie wiem, Tygrysa Królewskiego albo coś innego. Wiktor, jak się nie uspokoisz, to ci dam bana. No bo mi tu głupoty pisze. Idź ty głupi. Niczego złego nie zrobiłem. Wiktorku, pozdrawiam cię. Zdrowiej. Zdrowiej, nasz spuchnięty przyjacielu. Także Wiktorek był chory, leżał w łóżeczku. Strasznej wysypki dostał na... Nie, buzia mu spuchła, bo mu znowu ósemki wycinali. Okazało się, że ma bardzo dużo tych ósemek w ryjku. Pozdrawiamy, Wiktorku, jeszcze raz. Arturze, tam zauważyłem pytanie do mnie jeszcze, pozwól. Co ty gadasz, do ciebie? Pytanie do Marcela, czy zrobisz filmik o niewypowiedzianej wojny między Szwecją a Związkiem Radzieckim? Póki co nie planowałem takiego materiału, ale delikatnie liznąłem go w jednym ze swoich shortsów, więc odsyłam do tamtego filmu. Okej. Okay. Luis Castillo asking, what inspired Kobe to military sets and wars? Was inspired by Kobe? Hard to say. Our boss Robert Polish every time say that he's great fan of history, so he started to prepare sets from Second World War, and it was the good idea to share details about Second War to younger fans of Briggs. So I think that it was good idea because right now Kobe is very, very popular on over the world. So, yeah, I think it was really good idea. Okej, okay, dobrze, mamy następne pytania. Wiktor tutaj pisze, że konkurs miał być. Spokojnie, będzie konkurs na koniec transmisji na żywo. Staramy się to przeciągnąć, żeby tu jeszcze jakieś donaty dla naszego biednego, opuchniętego Wiktora wpadły, no ale rzeczywiście bez Wiktora tych donatów tutaj dzisiaj się niewiele sypie, więc Wiktor, przykro mi, będziesz głodny i opuchnięty dalej chodził, na biedaku. A zresztą tutaj, o, ale tu już dochodzimy prawie do 100%, jeśli chodzi o licznik na rozwój projektu Buduj Historię. Tak naprawdę to był z założenia, to były koszty wykupienia serwera i domen Buduj Historię, bo chcieliśmy więcej tematów ruszyć związanych z Buduj Historię. Natomiast nie ukrywam, że w roku 2024 ja bym chciał właśnie więcej działać w tym temacie. Chciałbym publikować więcej materiałów na kanale Buduj Historię. Chciałbym znowu wrócić do tego vloga kolejowego, ale też chciałbym zacząć publikować zupełnie nowe formaty na tym kanale. Myślę, że to może być naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł. No dobrze. Rzućmy jeszcze okiem na czat. Czy tutaj się coś ciekawego dzieje. Jesmok pisze, dobre pytanie się pojawiło wyżej. Macie w planach japoński sprzęt inny niż lotnictwo, czołgi, pojazdy kołowe, artyleria nabrzeżna? Tak, stary, jest to, uwierz mi, bardzo, bardzo niewykluczone w przyszłości.
Stanisław, powiedz coś, Arturze, o, na temat tego legendarnego grenadiera w formie bryloczka, bo nikt go nie ma, a podobno się nakład wyczerpał. Stanisław, no nie możesz powiedzieć, że nikt go nie ma, bo w samym Kobe Hobby Center sprzedaliśmy tych bryloczków bardzo, bardzo dużo. Na pewno będzie go można jeszcze nie raz upolować, na pewno będzie się jeszcze pojawiał w naszym sklepie internetowym co jakiś czas. No jest największe zainteresowanie właśnie tą figurką, bo rzeczywiście wygląda świetnie, wyszła świetnie i mam nadzieję, że będzie się częściej pojawiała też w innych zestawach. Oczywiście nie w identycznej formie, bo chcemy, żeby pojawiała się też w innej formie. Natomiast mam nadzieję, że będzie się pojawiała też dokładnie tak, jak wygląda w bryloczku, tylko bez przewierconego łebka i bez posklejanych elementów. Michał Ziel pisze, te semafory z tyłu przy BR-52 to rozumiem własna twórczość? Fajne. To są własne konstrukcje Wiktora. Wiktor Środecki je zbudował. Pozdrawiam Wiktora. Wyglądają rzeczywiście świetnie. Wiktor się zna na robocie. On naprawdę bardzo, bardzo wiernie odwzorował prawdziwe semafory. Więc tutaj wielkie podziękowania dla Wiktora. Te semafory są naprawdę bardzo proste do zbudowania. Jeżeli tylko odwiedzicie Kobe Hobby Center w miksie klockowym, na pewno możecie znaleźć elementy, z których jesteście w stanie takie semafory zbudować. Bo ja Was bardzo gorąco zachęcam do odwiedzin w Kobe Hobby Center. Naprawdę tyle miksu klockowego, ile jest w Kobe Hobby Center fajnego, to aż głowa mała. Prawda, Marcelu? Dokładnie. Idzie fajne rzeczy wygrzebać. No dobrze. Patrzę jeszcze na wasze pytania. Katset pisze, pokaż A10. No stary, po co? No? Ten zestaw już jest dostępny w sprzedaży od dłuższego czasu. No stoi tam za Marcelem. Jest, zresztą są nagrania na kanale Kobi z prezentacją tego modelu. Adomas pisze, jaki byłby najłatwiejszy sposób przekazania darowizny z innych krajów? Ale Adomas, rozumieć, że chodzi ci o donata, tak? No to jeżeli chcesz wysłać donata, to najlepiej przez link do Tipli, czyli ten, który tu się wyświetla. O, tu. Zresztą w opisie też masz ten link. Można donaty wysyłać na wiele różnych sposobów, między innymi na przykład przez PayPala, czy przelew z konta, czy Blik, więc jest dużo różnych możliwości. Przemek pyta, czy będzie 7TP. Jest to bardzo niewykluczone w przyszłości. Kobi Kocur pyta, kiedy przedpremiera Łodzi Higginsa. Wszystko wskazuje na to, że w piątek wystartuje przedsprzedaż. No i właśnie. Zaleźliśmy się siewaniem. Wybacz, nie chciałem. Oj, ale tutaj taka ciekawostka, o której nie wiem, czy wiecie. Ziewanie naprawdę jest zaraźliwe. I to jest udowodnione naukowo, że ziewanie jest zaraźliwe. Mało tego, odkryli to podczas procesów norymberskich, kiedy byli przesłuchiwani nazistowscy zbrodniarze i zauważono coś takiego, że na tych bardzo długich, takich często nudnych przesłuchaniach Marcin Chojecki sypnął do Nejcika dwie dyszki. Pozdrowianka dla Wiktora, Marcela i Artura. Co dobrego będzie w skali 1 do 72. Dzięki Marcin za Donejcika. Właśnie zostałeś top donatorem, więc gratulujemy. Oczywiście nie mogę ci zdradzić więcej szczegółów na temat tych nowości, ale tutaj dzięki za Donejcika. Jesteś dzisiaj top donatorem. No ale wracając do tematu. I odkryto właśnie w ten sposób, że... tylko że ja się przesunę trochę, bo... O, nie w tę stronę, w tę stronę. Przesunę się trochę, bo... To wyjadę z kadru. Nie wyjedziesz. No nie, teraz się za bardzo się przesunę. No właśnie. Odkryto w ten sposób, że psychopaci nie ziewają. W sensie nie są w stanie się zarazić ziewaniem.
w ten sposób właśnie to odkryto. Że wszyscy na sali rozpraw, na przykład ziewnął jakiś strażnik i nagle wszyscy po kolei ziewali, z wyjątkiem oskarżanych nazistów. Artur Machlowski bawi juczy. Nie, ale to, słuchajcie, to jest autentyk. Odkryto w ten sposób, że to jest najprostszy sposób na sprawdzenie kogoś, czy ktoś jest psychopatą, czy nie. Bo on nie ma takich socjalnych po prostu zachowań, bo zaraźliwość ziewania właśnie polega na socjalnym zachowaniu. Popatrzcie sobie, jak wy ziewacie, to zwierzęta jak was widzą, to też ziewają. Psy na przykład, nie? Koty. Tak, no, puśćcie sobie filmik na YouTubie, jak ziewające koty, to wy też zaczniecie ziewać. Taka ciekawostka. No dobrze. Więc kiedy Łódź Higginsa? W ten piątek ma być premiera Łodzi Higginsa. Spidek pisze, skoro figurka Grenadiera tak dobrze się przyjęła, to mam nadzieję, że doczekam się 3-paku chociaż z jedną taką figurką. Marzy się skompletowanie drużyny MG z takimi żołnierzami. Stary, uwierz mi, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Dobrze. Michał Angelo pyta, czy twoja ankieta sprzed roku dotycząca modeli 1 do 28 jest dalej wiążąca? To znaczy po IS-2 i jak Tigerze dostaniemy Tygrysa Królewskiego. Stary, jest to bardzo, bardzo prawdopodobne w przyszłości. Proszę, Daniel się pojawił. Pozdrawiam, Daniel, siema. Daniel pisze, tak, zachęcasz, że chyba w sobotę będę w Kobe Hobby Center. No i tutaj w Bąblu nie chcę cię martwić i was wszystkich, ale w sobotę Kobe Hobby Center jest nieczynne, ponieważ jest święto Trzech Króli i wszystkie sklepy są pozamykane. Oprócz oczywiście Żabek. Luis Castillo asking, is Kobe popular in other countries besides Poland? Of course, especially in the United States and in Germany. Poland is third market over the world. We sell our products especially to the United States. Second market is Germany and third is Poland. Patrzę na wasze pytania. No na razie nic ciekawego się nie pojawia, więc wracam dalej do ogólnych pytań o karierę Marcela. Marcel, bo zauważyłem, że wiatru w żagle twój kanał nabrał dopiero jak odwiedziłeś nas w Poznaniu na evencie, który organizowaliśmy w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Tam byłem z Wiktorem, mieliśmy tam nasze stoisko i tam nas odwiedziłeś, prawda? Tam się pierwszy raz poznaliśmy, nie? Tak. No. To był w ogóle fajna impreza. Ja jestem zachwycony poznańskim muzeum. To jest moim zdaniem jedno z najlepszych muzeów w Polsce. Natomiast muszę przyznać, że ja jeszcze nie byłem osobiście w Muzeum Broni Pancernej w Kłaninie i bardzo, bardzo chcę się tam wybrać, bo śmiem twierdzić, że będę szczerze zachwycony. Jeżeli wy byliście w Muzeum Broni Pancernej w Kłaninie, napiszcie na czacie. Jestem ciekaw, jak wielu z was tam było, bo ja jeszcze nie byłem, ja się tam wybieram, bo jestem oczarowany tym muzeum. W ogóle strasznie się jaram, że ekipa Tank Huntera szykuje teraz tygrysa jeżdżącego. W ogóle kończą robić jeżdżącą panterę. To jest jakiś w ogóle kosmos. Niesamowita sprawa. Niezłe świry, no ale robią fenomenalną robotę. Zresztą już jutro na ich kanale kolejny filmik z lokowaniem
promocyjnym Kobi, więc zachęcam Was do odwiedzin. No dobrze, słuchajcie, bo tutaj już widzę, że widzów cały czas przybywa, nie ubywa, a jest sporo pytań o konkurs, więc moi drodzy, szykujcie się na konkurs. Już za chwilę konkurs, w którym będziecie mogli wygrać m.in. klockowy miks, który przygotuję dla Was osobiście, a zasady są standardowe. To znaczy, ja będę zadam dwa pytania. Najpierw pierwsze pytanie i wy sobie odpowiedzcie na to pytanie, ale nie wysyłajcie odpowiedzi na to pytanie. Zaczekajcie, jak zadam drugie pytanie i do tego samego posta... Ojej, ty siosio. Do tej samej odpowiedzi dopiszcie po prostu drugą odpowiedź i dopiero wtedy wyślijcie. Równocześnie wyślijcie odpowiedź na pierwsze i drugie pytanie. Pierwsza osoba, która udzieli poprawnie obu odpowiedzi, zgarnia nagrodę w postaci zestawu klockowych miksów specjalnie wybranych przeze mnie. No więc zaczynamy. Dwa bardzo, bardzo konkretne pytania, na które mam nadzieję będziecie znali odpowiedź. Pierwsze pytanie. Ile figurek znajdziecie w nowej edycji samolotu Karaś, która trafi wkrótce do sprzedaży, jeszcze w styczniu tego roku? A drugie pytanie, ile figurek znajdziecie w edycji limitowanej barki desantowej Łódź Higginsa, która pojawi się w przedsprzedaży jeszcze w tym tygodniu? W zasadzie planowana jest przedsprzedaż jeszcze w tym tygodniu. Czekam na Waszą odpowiedź. Kto pierwszy, ten zgarnia klockowy miks w nagrodę. Przypomnę jeszcze raz oba pytania. Pierwsze pytanie, ile figurek znajdziecie w nowej edycji samolotu Karaś, która jeszcze w styczniu pojawi się w sprzedaży? A drugie pytanie, ile figurek znajdziecie w edycji limitowanej nowej Łodzi Higginsa, która pojawi się jeszcze w styczniu w sprzedaży. I poleciał donajcik od Daniela, dwie dyszki, spójrz na rozwój projektu. O, dzięki, dzięki Daniel, brawo, właśnie przekroczyliśmy 100%, czyli oficjalnie mamy zrealizowane 100% zbiórki na rozwój projektu Buduj Historię, a co oznacza, że ponieważ przekroczyliście właśnie ten próg, oprócz tego, że będę mógł po pierwsze przedłużyć działanie domen, przedłużyć serwer na kolejny rok, w związku z tym będę mógł Wam również jeszcze w tym tygodniu ogłosić coś wyjątkowego, jeśli chodzi o cały projekt Buduj Historię, ponieważ właśnie dzięki Waszemu wsparciu zrealizowaliśmy pierwszy etap naszego projektu. Drugi etap oficjalnie ogłoszę Wam na dniach, ale śmiem twierdzić, że będziecie zachwyceni. Dzięki, Daniel. Oprócz tego, że jesteś dzisiaj top donatorem razem z Marcinem Chojeckim, to w dodatku, to dzięki Tobie udało się zrealizować 100% zbiórki na rozwój projektu Buduj Historię. Bardzo dziękuję, Daniel. Bardzo dziękuję pozostałym donatorom dzisiejszym, ale też donatorom, którzy przez cały ten czas trwania tych transmisji na żywo wspierali nas. Dzięki temu razem z Wiktorem będziemy mogli ostro podziałać w temacie projektu Buduj Historię i bardzo wkrótce ogłosić Wam kolejne etapy tego projektu. Myślę, że będziecie pod tym względem zadowoleni. No ale wróćmy do pytania konkursowego. Przypomnę, pytaliśmy o to, ile figurek znajdziecie w nowym samolocie Karaś, ile figurek znajdziecie w nowej edycji limitowanej barki desantowej. Napiłem się troszeczkę soczku i już patrzę teraz, kto pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Ojojoj, ile odpowiedzi tutaj. Więc zaraz zobaczymy. Patrzę na Wasze pytanie. Michał Ziel pisze 3 i 4. No, bąblu, niestety nie. Kobi Kocur 3 i 4. No, bąblu, niestety nie.
Natomiast momencik. Sobie tylko jedną rzecz muszę sprawdzić. Czy ja wam pokazywałem prawidłową grafikę? ale chyba tak. Chyba tak. Chyba zdecydowanie tak. Tak, tak, Marcel, to te grafiki. Nie, to jest edycja standardowa. To też jest edycja standardowa. Moment, czy wy sobie nie pomyliliście przypadkiem edycji, umiłowani moi? No, ale numer. Nie, wszystko się zgadza chyba. Sekundę. Bo... Tak, zgadza się. Dobrze, bo już się bałem, że wam pokazywałem starą grafikę, ale pokazywałem wam dobrą grafikę. Więc krótko mówiąc, jako pierwszy prawidłowo odpowiedział na pytanie, uwaga, Dawid M. jako pierwszy odpowiedział prawidłowo na pytanie, czyli trzy figurki w Karasiu i cztery figurki w barce desantowej. Gratuluję, ale widzę, że tutaj równocześnie też prawidłowo odpowiedział Michał Ziel, Kobi Kocur, Mako, więc jakby Rafał Grzywiński, więc też udzieliście prawidłowych odpowiedzi. Ale słuchajcie, Dawid M. jako pierwszy odpowiedział prawidłowo i zwracam wam uwagę, że u was na czacie może się to wyświetlać inaczej. To znaczy u was na czacie wy możecie się wyświetlać wcześniej, jeżeli tak bardzo równolegle ktoś napisał. Natomiast liczy się prawidłowa odpowiedź w pierwszej kolejności na czacie administratora, czyli na moim czacie, który jakby najlepiej działa pod tym względem, bezpośrednio podaje wyniki. Więc gratuluję, Dawid M. Napisz na adres artur.machlowski@gmail.com swój pełny adres do wysyłki nagrody z informacją o tym, że wygrałeś nagrodę na streamie 46 i podaj pytania. Wyślę ci nagrodę. Gratuluję, Dawid. Dobra robota. Tu już piszecie, żeby drugi konkurs zrobić. No nie, nic z tych rzeczy. Natomiast dziwi mnie, że tak dużo osób odpowiedziało nieprawidłowo na to pytanie, bo pytanie było dość bardzo proste. Jeżeli ktoś uważnie śledzi media społecznościowe Kobi, to powinien na to pytanie bez problemu odpowiedzieć. No dobrze. Spidek pisze, no to może teraz na osłodę drugi konkurs, tylko że pytania poda Marcel. No nie. Za bardzo byśmy was rozpuścili, nie? Za bardzo byśmy was rozpuścili. No chyba, że wam bardzo zależy. No to... Musiałbym przeleczyć pytania. Nie. Słuchajcie, nie, bo rozpuścimy was za bardzo i... jednak zasada powinna być taka, że... jeden konkurs na streamie. No chyba, że wam bardzo zależy. Nie. Słuchajcie, nie, bo jesteśmy rozczarowani waszą postawą, ponieważ w tej chwili jest 68 osób na streamie, a jest tylko 12 łapek w górę. 33. Łapek w górę jest 12. Polubienia 33. Spójrz na lewy monitor. Racja. No to ja mam nieaktualne. Tak. No to są tylko 33 polubienia. No to come on, sorry. Wiecie co? Jest pełne rozczarowanie. W ogóle dołączacie do transmisji na żywo, nie dajecie łapki w górę. Zadajecie ciągle pytania te same. A Kobi, kiedy będzie to? A czy wydacie to? Więc ja akurat jestem pod tym względem rozczarowany. Marcel, ty chyba też jesteś rozczarowany. Bardzo. Tym bardziej, że ty dosyć często oglądasz transmisję na żywo. Widzę cię często, że
że jesteś podczas transmisji. Co ci się najbardziej podoba w tych transmisjach, a co najmniej? Co uważasz, że powinniśmy zmienić? Co jest twoim zdaniem fajne? Szczerze mówiąc, bardzo podoba mi się styl ich prowadzenia. Jest po prostu luźny. No. Także jak się to ogląda, to się czuje, jakby się rozmawiało z normalnym człowiekiem. A nie Arturem Machlowskim. Nie, no. To tak bardziej żartem. To czekaj, ale... przesunę w ogóle te donaty może, bo one mi tu zasłaniają mnie. Człowiek się czuje, jakby po prostu mówił do niego jego kolega i to jest bardzo ważne. Aha, tylko moment, bo jak ja to przeniosłem... To też przeniosłem to. O rety. Przepraszam was. O Jezu. Tu się wszystko popsu... Wszystko się popsunęło. Psuję jedno. Czekajcie chwilę. Ja tutaj... Tipli wpłata. Ranking dnia. O, ranking dnia przesunę. O. I od razu lepiej. Myk. No, widzicie jak fajnie. Albo może nawet tak damy ranking dnia. Piu. Lepiej? Chyba lepiej, nie? Jest git. No dobrze. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. Czy ty też planujesz organizowanie streamów? Bo po przekroczeniu magicznej liczby 1000 subskrypcji pojawia się możliwość transmitowania na żywo, nie? Jestem pewien, że wkrótce do robienia streamów przystąpię, a na pewno na pierwszy z nich będziesz zaproszony. To jest, uważam, że mój obowiązek. Co ty gadasz? Tak jest. Więc jeżeli tylko zaakceptujesz moje zaproszenie, to będziesz miał... możliwość poprowadzenia tego streama ze mną. Nie wykluczam tego. Daniel pisze, ja wiem co zmienić na streamach, trzeba żeby Artur i Wiktor więcej śpiewali. To nie jest zły pomysł. No trzeba przyznać, że te streamy, stare streamy z Nowego Dworu, kiedy tam ostro śpiewaliśmy z Wiktorem, no były rzeczywiście zabawne. Ja się też świetnie bawiłem przy tym, muszę przyznać. No może kiedyś do tego wrócimy. Spidek pisze, Artur, nie bądź taki i pozwól Marcelowi dać nam te pytania, chociaż trochę radości miałby. Nie. Ja mam nie. Bardzo dużo radości z tego streama, więc... No, nie. Słuchajcie. Myślę, że was za bardzo byśmy rozpuścili, natomiast mogę wam powiedzieć tylko tyle. Zbliża się 50. stream i myślę, że z tej okazji można by było na 50. streamie jakoś tak ostro zaszaleć z konkursami i rzeczywiście tak, żeby było z przytupem. Oj, to zdecydowanie. No. No dobrze. O, masz Marcel pozdrowienia z zasypanej Szwecji. Właśnie widzę, to od mojego bardzo dobrego przyjaciela. Dziękuję. No dobrze. Umiłowani. Żeby nie było tak łatwo, no nie, dzisiaj nie zaszalejemy, już nie będzie już więcej konkursów. Natomiast jeszcze ja chciałem poruszyć kilka innych tematów, które się teraz jakoś niedawno pojawiły. Otóż na grupie dyskusyjnej KobiFans pojawiło się takie ważne pytanie, tam jest taki post z żółtym tłem, ze znakiem zapytania i bardzo zachęcam was gorąco do tego, żebyście... odpowiadali na to pytanie. Otóż jakby zadaliśmy oficjalnie pytanie, co wam się najbardziej podoba w Kobi, a co wam się najbardziej nie podoba w Kobi. Zarówno chodzi o klocki, jak i o firmę Kobi. Bardzo was zachęcam do tego, żebyście udzielili waszych odpowiedzi. Potrzebne są nam te odpowiedzi, dlatego że mamy pewne plany dotyczące 2024 roku i te odpowiedzi nam bardzo pomogą w tym, żeby ten rok 2024 był po prostu jeszcze lepszy dla was, czyli dla fanów i dla całej społeczności fanów Kobi. A Marcel, a ty, odpowiedz mi na bardzo proste pytanie. Co ci się najbardziej podoba w klockach Kobi, w firmie Kobi, a co ci się najmniej podoba? No przede wszystkim w
w klockach Kobi podoba mi się najbardziej ich tematyka, ponieważ na rynku od zawsze w sumie był głód zestawów historycznych. A nie zgadzam się z tobą, tu ci już muszę wejść w słowo. Przecież duńska firma Lego również wydaje zestawy historyczne, na przykład z serii Indiana Jones. Są samoloty III Rzeszy, przecież Messerschmitta wydali coś na kształt Hortena. Wydali przecież niemiecką ciężarówkę Opel z żołnierzami Afrika Korps. Dobrze, nie chcę być niekulturalny, ale przecież Lego się dobitnie wyraziło na ten temat, że nie chcą produkować zestawów związanych z wojną, ponieważ wojna to nie zabawa. Nie chcą, ale je produkują, ponieważ są hipokrytami. a nie jest tak? Po części jest, ale zdecydowanie w Kubie ma o wiele szerszy wybór. Przecież właśnie mamy całą kolekcję II wojny światowej, w której jest o wiele więcej modeli poświęconych chociażby II wojnie światowej. Mm-hmm. To jest kompletnie nie ma porównania. Dobrze. Co oprócz kolekcji historycznej, co ci jeszcze podoba w Kobi, co jest fajne? Artur i Wiktor. Dobrze. No to się cieszę. Wydaje mi się, że najbardziej, że dobrą rzeczą jest grupa dyskusyjna i bliski kontakt z fanami, że bardzo łatwo jest skontaktować się chociażby z tobą, czy innymi osobami wpływowymi, zawsze można zadać pytanie i... Czy taki był pomysł od samego początku, żeby Kobi nie było taką oderwaną od rzeczywistości korporacją? To jest dla mnie bardzo ważne i myślę, że dla innych fanów też. No, tu muszę się z tą zgodzić całkowicie, bo taki też był plan jakby, żeby to było robione przez fanów dla fanów. Więc my sami jaramy się tymi klockami do diabła, no kurczę. Widać to, oczywiście. No i właśnie, a nie we wszystkich branżach, nie we wszystkich firmach widać to, że jarają się tym, co robią. Standardem w reklamach jest, kawa to nasza pasja, nie? Że tam się pasjonują kawą, no super, bo jaki to marketingowy bełkot, nie? Więc tak, no dobrze, a co ci się najbardziej nie podoba? Co jest niefajne? Co byś zmienił? No to jest dość ciężkie pytanie, co mi się nie podoba. Już kiedyś mnie zadawałeś, jak byłem na poprzednim streamie. Nie pamiętam, co wtedy odpowiadałem, ale teraz... Wydaje mi się, że największym minusem, coś co mi doskwiera, jest brak materiałów do budowy dioram. I osobom, które przyjeżdżają do Kobi Hobby Center, czy mają dostęp do Kobi Hobby Center lub do Tierzy Modlin w okresie letnim, to nie jest aż tak dużym problemem, bo zawsze można się w to zaopatrzyć. Ale w zestawach po prostu brakuje elementów ruin i wszystkiego, co jest potrzebne do budowy makiet. Ale to co, to uważasz, że powinno być więcej zestawów po prostu z elementami scenerii? Czy jednak więcej miksów klockowych? Czy więcej klocków na sztuki? Czy wszystkiego tak naprawdę? Jeżeli miałbym wypowiedzieć swoje luźne zdanie, czego ja oczekuję, co mi by się spodobało, a kompletnie nie patrzę tutaj okiem marketingu oczywiście, to bardzo fajnym pomysłem byłoby wydawanie przykładowo zestawów, w których mamy po prostu domek przykładowo. Rozumiesz, o co mi chodzi? Żeby zawsze można było sobie go rozebrać, czy w ogóle nie składać i użyć tych części do budowy jakiejś makiety. Okej. No dobrze. Wiadomo, że jest sklep z klockami na sztuki, ale to póki co funkcjonuje jak funkcjonuje. No, załóżmy czysto hipotetycznie, że z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powstała aukcja internetowa, w której można aukcję wygrać i zostać na jeden dzień prezesem Kobi. Załóżmy czysto hipotetycznie, że zostałeś prezesem Kobi na jeden dzień i możesz podjąć jakieś wiążące decyzje. Jaka to by była decyzja? Jakie to by były decyzje ewentualnie? Gruba reklama mojego kanału na YouTubie. O ty paruwo. No dobrze, ale oprócz takich? Nie, ja myślę, że przede wszystkim bym się skupił właśnie na tym, co mówiłem wcześniej, żeby było więcej tych elementów do makiet, bo to naprawdę jak się przegląda grupę dyskusyjną, to bardzo dużo jest osób, którym to przeszkadza i doskwiera, a wiem, jaki to jest ból, bo sam nie znam cię od początku. Okej. Więc raczej na tym bym się chciał skupić. Liczyłem na podwyżkę dla Artura.
A na Wiktora? Zasłużył sobie chłopak? No zasłużył, no nie, naprawdę. Wiktor robi fenomenalną robotę. Ja w ogóle mam szczęście do ekipy. Nie jest to tajemnicą, że mam szczęście, bo ekipę sam zbudowałem. Dokładnie tak. Dlatego, że oprócz Łukasza Kowalczyka, którego również bardzo pozdrawiam, który robi świetną robotę, mamy Staszka Waltera, który robi genialną robotę. Mamy Patryka Szymańskiego, który robi świetne filmiki, świetnie to montuje, mega ogarnia nam grafikę, rozkręca się coraz bardziej, więc Patryk tutaj mistrzostwo świata. Mało tego, mamy w ekipie niesamowitego Wiktora, który robi super robotę. Więc Wiktor Środecki, pozdrawiam, naprawdę to, co Wiktor odpierdziela, to jest bajka. Więc w marketingu mamy naprawdę super robotę. Teraz coraz bardziej, super ekipę. Teraz coraz bardziej pomaga nam Szymon Tudorski, którego też pozdrawiam serdecznie, Szymon. Szymon również fajnie działa. Chłopaki z Kobe Hobby Center, którzy nasi sprzedawcy, którzy pracują, którzy organizują też pokazy w Bitewniaka, robią warsztaty z budowy dioram, warsztaty z animacji. No, też świetnie działają. Więc naprawdę pod tym względem można powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany wyjątkowo i jestem bardzo z tego powodu zadowolony. No dobrze, umiłowani, było mi bardzo miło. Ten stream naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie z tak wyjątkowym gościem specjalnym. Natomiast minęła już godzina i to sporo, w zasadzie godzina 20 minut dzisiejszego streamu. Fajnie się streamuje, ja bym chętnie z wami postreamował, ale nie ukrywam, że już jestem troszeczkę padnięty po dzisiejszym dniu. Zresztą widzieliście, jak nas ostro ziewało, dlatego że ja miałem dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. Ale bardzo wam dziękujemy za udział w dzisiejszej transmisji na żywo. Bardzo dziękuję Marcelowi, który był moim gościem specjalnym. Gorąco zachęcam was do tego, żebyście zasubskrybowali jego kanał Marcel Wielichowski, żebyście oglądali jego linki i jego filmy. I bardzo duża prośba dla was, naprawdę bardzo duża prośba do was. Lajkujcie nasze materiały w internecie. Komentujcie nasze materiały w internecie. Naprawdę nie macie pojęcia, jak bardzo wspieracie kanał takim zwykłym kliknięciem lajka i po prostu dobrym słowem w komentarzach. Naprawdę aż się człowiekowi po prostu chce wtedy nagrywać, kiedy czyta takie komentarze. Jeżeli widzi te lajki, bo trzeba przyznać, że widzowie w internecie ostatnio zamienili się w potworne parówy, po prostu parówy. I nie chcę im się nawet tym paluchem kaprawym, krzywym kliknąć tego lajka. Czy wypisujecie jakieś bzdury, jakieś głupoty w internecie, zamiast pod fajnym filmem napisać komentarz. Dobra robota, fajny film, miło się oglądało, czy coś takiego. Naprawdę, te parę słów, to nie muszą być jakieś elaboraty, to nie muszą być jakieś wielkie epopeje, ale naprawdę tym mega, mega wspieracie i pozwalacie twórcom, zachęcacie autentycznie twórców do tego, żeby robić więcej. Więc apelujemy, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie fajne kanały, niefajne też. Wciąż się nie spojrzałem. Nie wiem, ale to naprawdę daje takiego kopa do pracy. Także dziękuję jeszcze raz, Marcel. Dziękuję bardzo, bardzo gorąco patronom z serwisu Patronite, którzy wspierają mój kanał na Patronite, czyli Maxowi, Szpurnogowi, Adomasowi, Węskusowi, Maciejowi, Brickowi i dwóm anonimom, którzy wspierają ten kanał. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Wy, jeśli chcecie dołączyć do patronów, zapraszam serdecznie. Link do Patronite znajdziecie w opisie. W tym roku bardzo, bardzo mocno chcę częściej w jakiś wyjątkowy sposób dziękować patronom za to wsparcie. Bardzo dziękuję dzisiejszym donatorom, a w szczególności dwóm top donatorom, czyli Danielowi i Marcinowi Chojeckiemu. Bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie.
wsparcie. Oczywiście połowę z tych donate'ów trafi do Wiktora. Bardzo dziękuję Danielowi, który przekroczył dzisiaj magiczne 100%, którym zbieraliśmy na rozwój kanału Buduj Historię. Dzięki temu, że to 100% zostało przekroczone, będę mógł te pieniądze zainwestować po prostu w rozwój kanału Buduj Historię, więc bardzo wkrótce spodziewajcie się bardzo, bardzo wyjątkowych nowych materiałów na tym projekcie i spodziewajcie się, że będzie się więcej działo. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie. Zapraszamy Was wszystkich do Kobi Hobby Center. Jeżeli odwiedzicie Kobi Hobby Center jutro, czyli w czwartek, będziecie mieli okazję czasem spotkać Marcela czy mnie, przybić piątkę, więc zapraszamy Was serdecznie do Kobi Hobby Center. I przypominam, że w sobotę Kobi Hobby Center jest nieczynne ze względu na Święto Trzech Króli. Natomiast oficjalnie startujemy z naszą ligą w Bitewniaka. Będziemy na pewno więcej grać w Bitewniaka. Ja na pewno będę chciał publikować więcej materiałów na temat Bitewniaka na kanale Buduj Historię. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór. Życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia na kanale Buduj Historię i do zobaczenia na kanale Marcela Wielichowskiego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.